No już jestem z powrotem. Dzisiaj chciałbym Wam jeszcze skomentować, a pozdrawiam wszystkich serdecznie na tym kanale Ojca Chrzestnego. Dzisiaj Wam chciałem jeszcze skomentować, opowiedzieć, jak ja wytrzymuję w dużych temperaturach. Powiedzmy Włochy, Grecja, gdzie temperatury są naprawdę wysokie, dodatnie. No dla mnie te temperatury są w sam raz. Nie używam żadnej klimatyzacji, aczkolwiek raz miałem w kabinie kolegę Krzysztofa takiego, no i załączył mi klimatyzację, później tydzień czasu miałem katar. W osobówce też nie używam, żeby to było ciekawsze, w prywatnej, żadnych klimatyzacji, niczego innego. Po prostu lubię ciepło. Lubię jeździć w takie właśnie strony, gdzie jest temperatura no od 20 stopni, ale wzwyż, nie w dół. Wiadomo, byłoby to bardziej fajne, jeżeli by ta temperatura była jeszcze z parasolem, pod gruszą czy pod innym owocem, jakimś kaktusowym, no jakiś złoty napój do tego, no ale to niestety już w tym zawodzie tak się nie da teraz, ale sama temperatura to już jest coś, no. Każdy się zgodzi ze mną, że jednak jeżeli jest ciepło, no to jest fajnie, no. Jak jest dzień ponury, to ani się nie chce gadać, ani się nic nie chce zrobić. No wiadomo, że temperatura ma też duży wpływ na człowieka. Człowiek się poci, musi się jakoś umyć, jakoś odświeżyć. No różne sposoby są. Ma się bańki z wodą, są prysznice na firmach. Teraz, tak jak powiedziałem już kiedyś, no nie jest to tak jak było dawniej, że nie ma się gdzie wykąpać. Trzeba było, powiedzmy, no jednak no z tej bańki tylko korzystać, którą kierowcy wozili. No. Teraz jest troszeczkę lżej. Dlatego mówię, że kiedyś było gorzej, teraz jest fajnie. Te 30 stopni do 30 stopni na postojach wcale nie przeszkadza mi. Aczkolwiek był kiedyś taki dzień, gdzie stałem we Włoszech, weekend, pamiętam. No i w kabinie ten termometr pokazał 50 stopni. No to już było troszeczkę lekką przesadą, bo nie było żadnego wiaterku, nic, a parking był wybetonowany. Czyli centralnie beton, żadnych drzew dookoła, żadnego wiatru, niczego. Nie powiem, wtedy zapłaciłem za właśnie napój bogów na pauzie. Najdroższy chyba to było, najdroższy to był ten napój. Jeszcze śmieszna historyjka, bo niedaleko był taki właśnie pizzernia, ale coś takiego jak to we Włoszech jest. No i już nie wytrzymałem w niedzielę na wieczór, bo nie miałem nic do picia takiego chłodnego. Za dużo nie piłem, ale już mnie bardzo po prostu przypiliło. Mówię, kurczę, 50 stopni to jest za dużo. No i wyszedłem tylko z samochodu. Poszedłem do tej restauracji, do tej pizzernii i powiem Wam tak. Zapłaciłem 8 zł za 0,33 zł napoju z lodówki. No ale wypicie go to była dosłownie ułamki sekund. Przy czym obsługiwała mnie w tym barze pani z Polski. Mówiła po polsku. Nie wiem, poznała chyba po akcencie, bo sam człowiek, bo jak jest gdzieś tam, to pod nosem sobie też po polsku mruczy, że drogo, że to, że tamto. No, no jednak taka cena była nie inna, wykorzystanie zapłaciłem. No jedno nie powiem. Później już człowiek robi normalne wrażenie. Porozmawiałem z panią. Nie preferuję jednak spożywania czegoś bardzo zimnego w bardzo dużych temperaturach. Zawsze piłem wszystko w takiej temperaturze, w jakiej jest, powiedzmy, na zewnątrz. Czyli nie pijam chłodnych napoi latem, tylko tak jak jest latem. Jeżeli są zimą zimniejsze, to tak piję zimniejsze. Wszystko w takiej samej temperaturze, jak jest zewnętrzna. Może to jest też ten klucz do tego, że nie używam klimatyzacji właśnie z tego powodu. W trakcie jazdy, no wiadomo, prawa szyba lekko odsunięta. No jeżeli mam szyberdak, bo tu akurat nie mam
Szewi nie zamieni, powiedzmy, klimatyzacji na szyber, tak? Aczkolwiek by to dla mnie było dużo lepsze niż ta klimatyzacja. No ale cóż, takim został przydzielony sprzęt, takim będę jeździł. No. Tak, widzicie, teraz w Grecji jestem. Temperatura nie jest duża, bo jest 22 stopnie. Było, teraz już jest 20, bo stoimy, to termometr wiadomo przekłamuje, bo pokazuje trochę inną temperaturę, więc nie będę wam mówił. Także ktoś się tam pytał, gdzie lubię najbardziej jeździć. To właśnie w słoneczne, ciepłe strony. Włochy, Grecja, no Bułgaria też jest ciepła. Chorwacja, bardzo fajne do zwiedzania. Miasteczko na Split. Byłem w Zagrzeb, no po kolei, no, można by wymieniać godzinami tam, gdzie jest bardzo ładnie, gdzie jest temperatura dodatnia. No na Chorwacji, co jest dość uciążliwe, to cykady, no to jest, można się przyzwyczaić, no ja się nie przyzwyczaiłem, bardzo głośno cykają, to jest jak koniki polne, tylko to jest razy cztery coś takiego wielkiego jak rabąszy. No, nie za bardzo to tak ładnie wygląda, ale głośno gra. No widzicie, gadam z wami, aż mi się papieros zrobił niepalący, nie gadający. Dobrze, no to wam chciałem powiedzieć, no jak wytrzymuję, no jak się człowiek chłodzi, jeżeli jest możliwość gdzieś jednak się przejść po miasteczku, no to turystyka się zawsze opłaciła, można coś pozwiedzać. Nawet w dużych temperaturach właśnie ten kapelusz, który mam, to też jest z tej miejscowości we Włoszech Cesena, gdzie też pauzę kręciłem, odpoczywałem. Temperatury były bardzo duże, bardzo wysokie. Jakoś mi to nie przeszkadzało. No, aczkolwiek tam była fajna plaża, można było się iść pokąpać w słonej wodzie, no, pozwiedzać to miasteczko. No są te uroki troszeczkę lepsze tej pracy. No. Dobrze, to wam chciałem powiedzieć, że ojciec chrzestny klimy nie używał i nie używa. Pozdrawiam wszystkich.